się jeździ. No. Żona wiedziała, co bierze, bo już jeździłem. To tylko miałem takie standardową opcję, że kalendarz w szafie wieszałem duży, drzwi otwierałem kółkiem, zaznaczałem już jak wyjazdy to wszystkie. No i któregoś razu ubieram się, żeby wiedziała, że jak impreza, no to idzie sama, albo ja tam kiedyś przyjadę. No, no i któregoś razu ubieram się, ona się pyta, a gdzie ty idziesz? Ja mówię, no na mecie jadę, otwiera szafę, kalendarza nie ma, no to szybko. Teraz to już sama zaznacza. Nawet jak miałem rocznicę córki, to pojechałem do Wrocławia, rano do kościoła, później na wyjazd do Wrocławia szybko z kościoła, no ta rocznica się tam kręciła, wtedy wcześniej grali chyba, nie wiem, o 13 czy o którejś, no to jeszcze na 18 wiem, że zdążyłem wrócić, no i no kiedyś było ciężej, bo godziny były zabójcze. Jak byłem młody, no wszystkie imprezy, chrzty, komunie, w niedzielę, nie, to ja tylko do kościoła i na pociąg, bo wtedy jeszcze pociągiem jeździłem. No, wesela to już córki to już wiedziały, że nawet szwagierki, dzieci wiedziały, że jeżeli chcą, żebym przyszedł, no to trzeba spojrzeć w kalendarz rozgrywek, bo no bo tak jest. No, są żyć w życiu rzeczy ważne i ważniejsze. Ja wcześniej zacząłem jeździć na widzę, niż oni zaplanowali imprezy, nie? Kibicem się jest, a nie bywa, tak? To jest pierwsza zasadnicza sprawa, to mówię, znaczy to wiadomo, to nie jesteśmy na tyle bogatą ligą i tak dalej, żeby tu być FC Barceloną i grać. Ja myślę nieraz, że lepiej spaść do tej tą klasę niżej i mówię nieraz się tak, jak stało się, że zaczynaliśmy teraz od czwartej ligi, to w kibicach wyzwoliło moim zdaniem dodatkową energię. Nieraz mówię, trzeba spaść tę ligę, dwie, nawet trzy wyżej. W kibicach to tak jak u nas obudziło to straszną chęć, żeby coś stało, zjednoczyć się i pokazać jeszcze, że to my jesteśmy całą tą wartością. Nie? To nie są takie slogany czy coś, to mógłby powiedzieć o co, coś tam, tak, że to kibice, to są Widzewa, to tam był tylko sukces. Nie? My jak Feniks z popiołów się odradzaliśmy. Jeśli chodzi o piłkarską, bo kibicami byliśmy praktycznie cały czas drużyną, czy to było dobrze, czy źle. Tak? Jesteśmy do tej pory też. Wiesz co, no, znaliśmy chłopaków, którzy jeździli wcześniej, w latach, koniec lat 70. już od nas ludzie jeździli na Widzew, właśnie na te europejskie puchary, Rapid, Manchester City, Manchester United itd., itd. Także znaliśmy trochę opowieści od nich. No i to też był takim impulsem, żeby zobaczyć, co tam się na tym Widzewie dzieje. Tak? Wystarczy jeden mecz i człowiek wsiąkł. No w drugiej połowie lat 80. na pewno już pociąg to był cały zawalony, także bardzo, bardzo dużo, bo sam jeździłem i tak jeździłem, później taki koleś ciągle na Wrocławiu się tak mijaliśmy i z czasem zagadaliśmy do siebie, bo jak on zaczął jeździć, to mówię, no zawsze w tej samej porze co ja i tym samym pociągiem i zgadaliśmy się, no właśnie on jeździł. A później no Rosji był, Rosjego to podejrzewam. Trochę znają tam ci starsi i on to ogarniał, to naprawdę dyscyplinę trzymał, naganiał wszystkich na wyjazd, dyscyplinował jak tam figlowali. No te twarze już się jakieś tam pojawiały, gdzie tam ewentualnie się na mieście mijaliśmy czy coś, no skojarzyłem, że ktoś tam znajomy gdzieś tam się wybiera, jakieś tam słowo z kolegą takim spotkaliśmy się, który wysiadł też z pociągu. Przyjaźnimy się do tej pory, bo od tamtej pory zaczęła się nasza znajomość, kupę lat już razem i tak żeśmy jeszcze pakcelazowali, żeśmy się skrzyknęli jeszcze z chłopakami innymi i to tak poszło. Mówię tutaj, no. Chłopcy nie żyją, ale kibicowanie nadal w mieście zostało.
zdjęcia razem z chłopakami tutaj z Ciechanów, Siedlce, to Skierniewice zawsze były punktem takim zbornym dla fanklubów, które się zjeżdżały po kolei i mówię, no tutaj często, gęsto żeśmy robili imprezy z Ciechanowem, Siedlcami, no wiadomo, Żyrardów, z racji tego, że bliżej spotykaliśmy się, no to mówię, takie historie, które można przejrzeć wtedy, wiadomo, telefonów komórkowych nie było, ale jakiś tam aparat zawsze nosiliśmy ze sobą i coś tam można było, tutaj chłopaki z Ciechanowa przed lokalem kategorii S, którego już nie ma w tej chwili, ale to był taki też punkt zborny. Tak. Tutaj idziemy już na dworzec, no to jest taka, z tym zdjęciem też się wiąże smutna historia, bo tych dwóch kolegów, którzy się znajdują po mojej prawej stronie, już niestety nie żyje. Także. A ty jesteś w którym miejscu? Ja jestem tutaj. Tak ciężko do poznania teraz. Ale to były czasy, tutaj był pierwszy wydany szalik z napisem RTS Widzew, bo wcześniej wiadomo używało się pasiaków, które rodzice, babcie, dziadkowie robili na drutach i to takie warto wspomnieć, bo to mówię, to też były nasze początki też. Jakie to lata? To jest 91 rok. No to jest szalik dziergany przez moją mamę. Nie każdy może pamięta, że kiedyś takie końcówki miały znaczenie. Nie było takich szalików, były takie. Mam koszulkę Semperi, którą dostałem od Tadzia Kartnickiego po meczu, jak wróciliśmy z Wałbrzycha, jak awansowaliśmy ponownie do Ekstraklasy. No, przyjechaliśmy do Skierniewic, to ja potar Rosji. Przyjechaliśmy pociągiem do Skierniewic i potem za dwie godziny ruszyliśmy pod stadion do Łodzi. To całe nasze życie, czy na dole, czy na szczycie, po ostatnie serca bicie, łódzki widzę ponad życie. To dla nas sens życia, wierność to podstawa, kibicowski styl bycia, gdzie wykluczona zrada. Dumą Widzewa od lat są fan kluby, każdy tu jak brat, to powód do chluby. Przemierzamy się. Pierwszy mecz to, no pojechałem sobie na Manchester City, nie? Pierwszy mecz. No i później drugi. Na Eindhoven, no jeden z najlepszych naszych meczów, mogę powiedzieć. Przegraliśmy, ale graliśmy fantastycznie wtedy. Regardez bien, vous allez voir un but toutes les 10 secondes. L'autre d'abord qui va marquer sur une faute de Ventrae, c'est Rozborski. 1-0 pour l'autre. Wiesz, no, zawsze od nas dużo osób jeździło. Pamiętam wyjazdy po 200 osób pociągiem czy autokarami. Taki sukces sportowy Widzewa byłby dodatkowym jakimś takim handicapem dla tych młodych dzieciaków. Mogliby się w klasie pochwalić przed innymi kolegami, że no wiesz, no, jadę nie tylko po to, żeby machać szalikiem, ale też jadę, bo tam fajnie w piłkę grają, nie? Że jakieś osiągnięcie mają. Spotkaliśmy się w pociągu, nawet nie zawsze wiedzieliśmy, że jesteśmy z tego samego miasta. Kontakty się jakoś tam zacieśniały, potem się okazywało, że przyjeżdża paru chłopaków z Ciechanowa, przyjeżdża paru chłopaków z Warszawy, z Żyrardowa i nagle się okazuje, że te fankluby się do nas do Skierniewic zjeżdżają. Robią taką bazę wypadową na Łódź. Też Rosji brał udział w tym wszystkim, taki kolega mój starszy, który też zaczęliśmy ogarniać tutaj historie takie związane z wyjazdami, żeby się jeździć razem, nie, żeby nie jeździł każdy z osobna, tak, żeby tak organizować się, coś tam robić wspólnie i mówię, jakieś flagi, początek i tak dalej, żeby coś tam było, nas widać, że też Skierniewice biorą udział też tam. Tak. Niektóre wyjazdy, szczególnie z południowej Polski, kończyły się na dworcu Łódź-Kaliska, gdzie pociąg przyjeżdżał późno w nocy i trzeba było piechotą przez Karolew wracać. No, było różnie. Wyprawy pociągowe, tak, to nie były zorganizowane wyprawy, to takich historii trochę było, bo wtedy kibic to był wszystko ultrasem, piknikiem, chuliganem i w ogóle wszystko, różne rzeczy się zdarzały na tym, no, były dosyć ciekawe sytuacje.
Taką na pewno zapadającą w pamięć to było starcie z kibicami Stali Stalowa Wola. To było, jak wracaliśmy z Rzeszowa ze Stali. No. My odłączyliśmy się jako Skierniewice, Żerardów i tak dalej. Odłączyliśmy się od całej grupy i jechaliśmy pociągiem do Warszawy. I w Sandomierzu Włodek, kumpel, który siedział z nami w przedziale, my byliśmy zaspani, wyszedł w szaliku do okna, patrz, wrócił do przedziału i mówi: słuchajcie, co to za barwy zielono-czarne, nie? No ja mówię: słuchaj, jak stąd, no to może być Stal Stalowa Wola. I nie minęło jakieś 3 minuty i osiłki już są pod naszymi drzwiami w pociągu. Siedziało jeszcze z nami, fajnie, to taka anegdota, Wietnamka z Wietnamczykiem w przedziale. Potar złapał wózek taki do przewożenia bagażu i mówi: jak któryś wejdzie pierwszy, no to już, mówi, nie żyje, nie? I kumpel jeszcze jeden wyskoczył przez, akurat wjechał pociąg drugi na drugi peron i wyskoczył i mówi, krzyknął tak od niechcenia, mówi: słuchajcie, nasi przyjechali zaraz, to będzie jadka. No i tak się życie ułożyło, że nasz pociąg był opóźniony i wjechał reszta grupy z Łodzi i no, tam się zaczęła jazda ostra, tam był cały wagon do wymiany, że tak powiem, no to była ostra. Jeszcze świętej pamięci Bolo wtedy jeździł, Antał, także było ciekawe. To się mówi, bez Widzewa nie ma życia, nie? Nieraz mówię: kurczę, no tyle się jeździ, tu się nic nie dzieje, niektórzy nie chcą jeździć tak czegoś. No jakby tak nie pojechał, no ale to kurczę, nie do życia, mogły być nawet ofiary śmiertelne w domu. Trzeba, no to nawet jak, tak jak nieraz tam na tych portalach tam się wypowiada, że nawet jak przegrają człowiek, no zły, wychodzi z tego stadionu, ale już myślę, że no, mogliby jutro grać i przyjechać. No. No właśnie, co mi się nie podoba, to personalnie wyzywanie zawodników. Jacy by nie byli. Można być niezadowolonym, gdy ja też siedzę na trybunie i nie mówię, że Kazik, czy Polan, czy taki, tylko siedzę i tak się zachowuję, no nie wiem, jak trener czy coś, że jak na przykład spieprzę Kazik, to Kazik, kurwa, graj szybciej. O, to jest takie. Ja bym chciał mu pomóc, a nie Kazik, ty tak, nie tak. Wiadomo, że no nikt specjalnie nie przegrywa. Chcą, nie idzie. Zorganizować coś, co nam wyszło dzisiaj wspaniale. Wszyscy są zadowoleni. Widzicie, co się dzieje. Sami mogliście zobaczyć, jak to wygląda. Jest świetnie. Myślę, że w takim kulminacyjnym momencie przewinęło się około 1,5-2 tysiące ludzi. W ciągu dnia myślę około 4. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i liczymy na wsparcie na przyszły rok. Pomagaliśmy na tankowi, zebraliśmy na tą chwilę około 6 tysięcy. Jest jeszcze jedna licytacja do zrobienia wewnętrznie. Jest fajnie, jest świetnie, dziękujemy za wsparcie. Rozdaliśmy mnóstwo gadżetów, w setkach. Są przygotowane jeszcze gadżety. Będzie akcja, będzie o nas głośno. Szykujemy wiele atrakcji na ten rok. To taka ciekawostka. Zawsze byłem chomikiem, zbierałem takie różne rzeczy do
jak się okazuje, warto zbierać, bo nie wiadomo, kiedy człowieka coś tam spotka, gdzie można się tym pochwalić, tak? Pierwszy bilet z pierwszego wyjazdu. To jest 17 sierpień 1989 wyjazd na Olimpię. Poznań jeszcze taki wtedy istniał na pewno, teraz dużo osób o tym nie pamięta. Na każdym bilecie, który posiadam, był opisany, jeśli chodzi o mecz, o wynik, o strzelcu bramek. Tak jak mówiłem, mój pierwszy mecz był z GKS-em Jastrzębie, który zakończył się wynikiem bezbramkowym i pierwszy mój wyjazd to też był mecz bezbramkowy. Myśmy w Dortmundzie taką zgraną ekipą z kierowiską, też duże przeżycie, też spotkania z miejscową Polonią, z kibicami Górnika Zabrze czy Ruchu Gorzów, którzy nas tam przywitali naprawdę jak swoich, pomimo że byliśmy w innych barwach. No Brandby to był szok. Do tego się nie da opisać. W Warszawie na 2-3, no to przy 2-0 to po prostu mnie nie było, nie wiem gdzie ja byłem, nie wiedziałem która minuta, co się dzieje. Jeśli chodzi o ten kibicowski aspekt, to na pewno pierwszy mecz w Warszawie z wynikiem 2-1 dla nas, to był taki dla mnie przełomowy kibicowski moment, najpiękniejszy chyba. Ale to Widzew strzela drugą bramkę. W 83 minucie akcję siadaczki wykańcza Piotr Szarpak. Wynik 1-2 pozostaje. Cieszy mnie to, że nigdy nie byliśmy kibicami sukcesu. Nie ciągnęło, no wiadomo, że nasze kibicowanie poszło, tak jak mówiłem wcześniej, za tymi europejskimi pucharami, jednak nas nie zniechęcało, bo my jeździliśmy na mecze w Ekstraklasie, jeździliśmy na mecze w pierwszej lidze, jeździliśmy na mecze w czwartej lidze na SMS, także tutaj się, że tak powiem, nic nie zmienia. Tak? Cały czas czekamy, wierzymy, że te świetne lata wrócą. Ja życzę tym moim młodszym kolegom, żeby doświadczyli takiej doświadczeń, jakie my doświadczyliśmy tutaj, czyli Mistrzostwa Polski. My tutaj na mieście też dawaliśmy znać od najmłodszych, mówię tak jak my zaczęliśmy jeździć młode lata, napisy na murach, żeby było widać, że tu się kibicuje tej drużynie. To jest rola już chyba tych moich następców, chłopaków, którzy teraz trzęsą fanklubem, robią naprawdę bardzo dobrą robotę, wożąc między innymi cały autokar dzieciaków do Łodzi, gdzie między innymi mój syn się czasami z nimi zabiera. Myślę, że to jest ich rola, żeby oni krzewili ten Widzew. No ja mogę tylko czasami opowiadać o starych czasach. Mieliśmy kolegów, którzy też tam jeździli do Warszawy na Legię, jednak oni tam nie byli jakąś taką grupą zorganizowaną, tak? No wiadomo, ciężko to uniknąć. My jesteśmy pomiędzy Łodzią a Warszawą, także tutaj, że tak powiem, nigdy nie unikniemy tego, że ktoś będzie kibicował drużynie z Warszawy, tak? No ale mówię, to nigdy nie były takie grupy zorganizowane, gdzie powiedzmy tam chodziły nam w drogę jakoś, czy mieliśmy z tym jakikolwiek problem. Bo widzę w to sens życia. I zobaczcie, ja już taki stary jeszcze żyję. Dlaczego? Bo jeżdżę w kierunku zachodnim, a nie wschodnim. Widzew to jest piękna historia. I piłkarska, i kibicowska. Jak się z nią zapoznasz, to już jesteś ugotowany.